Jest to pierwsza wyprawa dookoła Polski. Pomysł narodził się w mojej głowie już jakiś czas temu, kilka lat, jak jeszcze byłem niepełnoletni i chodziłem do szkoły. Pomysł rozkwitał, można powiedzieć, w mojej głowie przez ten czas. Też chciałem w ogóle zweryfikować, czy się nadam do tego, czy mi ten pomysł nie wyleci, ale pomysł został w głowie, no i po maturze wyruszyłem 22 maja z Krosna. Idę, ponieważ tych celów trochę jest. Jednym z tych takich głównych, można powiedzieć, sztandarowych jest pomoc dla Antka Prusika, 4-letniego chłopca z Nidzicy, który ma problem z rączkami. Także swoimi siłami staram się wesprzeć rodziców w zbieraniu funduszy, ale też lubię się poddawać takim ekstremalnym sytuacjom, lubię wyzwania, lubię robić rzeczy takie no trochę nieprzeciętne i też może chcę zachęcić innych ludzi do jakiejś aktywności fizycznej, jeżeli, tak sobie to też tłumaczę, no jeżeli przez to, że chociażby jedna osoba się mną zainspiruje i zacznie jeździć na rowerze, chodzić czy biegać, to już jestem wygrany. No. Prowadzę stronę na Facebooku, jest to główna strona, na której dodaję relacje. Nazywa się tak samo jak ta moja wyprawa, czyli Po maturze wokół Polski, wyprawa Szymona Kaliszuka. Dodatkowo prowadzę tam relacje jeszcze na Instagramie, Twitterze, tam coś YouTube, tylko jest założona skarbonka na się pomaga, jeżeli chodzi o skarbonkę tej mojej wyprawy, bo ja wtedy mam też taką weryfikację, ile ta moja inicjatywa przyniosła pomocy i właśnie przez tą skarbonkę można robić wpłaty. Sama wyprawa jako taka, ogólnie wyjście z domu, rozpoczęła się 22 maja z rynku w Krośnie o godzinie 5:05. I potem jak doszedłem do Przemyśla, po około 3 dniach, takim odcinku rozruchowo-rozgrzewkowym, to już wtedy zaczęła się właśnie z tego Przemyśla wyprawa już przy konturze naszego kraju. Plan jest taki, żeby dziennie pokonywać minimum 40 km. Jeżeli da się więcej, to fajnie, jeżeli nie da się więcej, no to też dobrze, no bo udało się zrealizować plan. Można powiedzieć, jest to taki pozytyw, bo nie spotkałem się z żadnymi nieprzyjemnymi sytuacjami. Jak na razie, czy to ludzie, których spotkałem, czy u których nocowałem, czy po prostu w takich relacjach międzyludzkich nic nieprzyjemnego mnie nie spotkało. Trasa no nie jest łatwa, no nie idzie się łatwo, nie jest to spacerek do sklepu po bułki, ale wiem, ile osób mnie wspiera, dużo osób się zaangażowało. Dużo osób mi mówi, że mi kibicuje, no i też właśnie pomagam temu chłopcu, więc mam to cały czas z tyłu głowy. Myślę, że gdyby nie to, no to byłoby mi o wiele ciężej, tak? To właśnie to też mnie podnosi i nie pozwala po prostu honor mi się wziąć, poddać i wrócić. Tak, dzisiaj nocuję w Białej i następnie już wyruszam na Górę Grabarkę, bo też planuję odwiedzić to miejsce. Z moich obliczeń wynika, że będzie to między 2-3 miesiące. Czyli jeżeli wszystko pójdzie dobrze i nic mi się nie stanie, to może już w połowie sierpnia będę sobie leżał na Wersalce brzuchem do góry. No. Jest to jedyna taka okazja, no bo mam najdłuższe wakacje w życiu, w sensie czas wolny, no to muszę to wykorzystać i jak tego nie wykorzystam, to nie będzie takiej drugiej okazji pewnie. Jak poszła matura? Chyba dobrze, nie wiem, ja tam aż tak bardzo się tym nie stresowałem. No. Jak poszło, tak poszło, już i tak czasu nie cofnę. Myślę, że raczej dobrze, jestem dobrej myśli, także nie ma się chyba czym martwić. Trzymamy kciuki za maturę i za dalszą drogę, aby była dalej tak pozytywna jak do tej pory. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.